Serdecznie dziękuję za ten utwór muzyczny, znaną nam pieśń, która wprowadzała pewną uroczystość, piękność dla tego rozważania Słowa Bożego. W naszej lekcji wspomnieliśmy na koniec, tutaj siostra wspomniała i wypowiedzi z sali również, że takim przeciwieństwem do pychy jest pokora. Kiedy zgromadzamy się na tej sali, wszystko wygląda pięknie. Czasami gorzej wygląda to w życiu codziennym. Pozwólcie, że rozpocznę od pewnej historii, która w jakimś sensie jest prawdziwa i nie jest prawdziwa. Była piękna łąka, zielona łąka, pewne pastwisko, na którym pasł się koń przywiązany do pala. Ale przyszedł szatan i go rozwiązał. Dosyć długi czas ten koń był tam ograniczona jego wolność. Sznur czy łańcuch krótki. Był przywiązany do pala. Przyszedł szatan, go rozwiązał. Wystraszony ogier, a z drugiej strony poczuł pęd wolności, ogarnięty wolnością zaczął biegać, uciekać przez pole rolnika chłopa, rujnując jego żniwo, rujnując jego zboże. Właściciel ziemi, ten rolnik, zdenerwował się, wściekł się, wziął strzelbę i zabił uciekającego konia. Zastrzelił. Wskutek emocji dokonał tego makabrycznego czynu. Wtedy z kolei właściciel konia też się zdenerwował, wziął strzelbę i pomścił zabite zwierzę. Strzelając z kolei do chłopa rolnika. Ale na tym nie koniec całej tragedii, bo żona rolnika to zobaczyła, i również postanowiła wziąć sprawę i sprawiedliwość w swoje ręce i zabiła właściciela konia. Potem z kolei syn właściciela konia również wziął sprawiedliwość w swoją rękę i zabił żonę rolnika. Kiedy wieść się rozniosła po wiosce, mężczyźni ze wsi, słysząc po tej całej tragedii, złapali mordercę, spalili jego dom i rodzinę. I powoli na tym kończy się ta historia, wydając się absurdalna, abstrakcyjna. W końcu ktoś wpadł na pomysł, zapytamy tego, który uwolnił tego konia na początku, czyli szatana. Ludzie pytali diabła, dlaczego to wszystko zrobiłeś? Dlaczego uwolniłeś tego konia? Popatrz, jaka seria nieszczęść. A on odpowiedział, w zasadzie to nie zrobiłem nic takiego złego. Nic strasznego nie zrobiłem. Po prostu dałem wolność koniowi. A reszta zrobili ludzie. Czyż taka czasami nie jest prawda? A reszta zrobili sami ludzie. On wiedział, że zło tkwi w nas, w naszych sercach. I wystarczy tylko mała przyczyna, a wypadki toczą się już swoim losem na skutek emocji ludzkich. Zanim, drogi siostro i bracie, i ja, wypowiemy jakieś słowo, które zacznie biegnąć jak ten koń, pociągając za sobą cały łańcuch z nieszczęśliwych zdarzeń, to się zastanówmy. I dzisiaj chcemy rozmawiać na temat 9 przykazania. A ono brzmi prosto. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Wystarczy językowi i ustom dać wolność, a pobiegnie na przełaj, niszcząc i powodując splot wydarzeń, których nie będzie można odwrócić.
bo tak działa słowo. Nie można odwrócić czasami już słowa raz puszczonego i nie można zatrzymać czynów wprawionych w ruch. I ta historia do tego nawiązuje. Nie mów fałszywego świadectwa. Zdecydowana większość dekalogu biblijnego dotyczy naszego działania fizycznego, naszego czynu. Ale to przykazanie odnosi się do słów i używania ich. Dobre imię człowieka jest drogocennym darem dla człowieka. Może człowiek być biedny i nie mieć żadnego bogactwa, ale jego dobre imię jest jego bogactwem. I obrabowanie kogoś z dobrego imienia przy pomocy fałszywego świadectwa jest wyrafinowanym przestępstwem w oczach Bożych. Jeden z fragmentów Ducha Proroczego mówi i odnosi to do przykazania 9, nie mów fałszywego świadectwa następującymi komentarzem. Przykazanie to potępia każdy najmniejszy wysiłek w kierunku szkodzenia opinii bliźniego przez nieprawdziwe przedstawiania faktów, przez obmowę lub powtarzanie plotek, nawet umyślne ukrywanie prawdy, co w skutku może szkodzić drugiemu człowiekowi, jest pogwałceniem 9 przykazania. Umyślne ukrywanie prawdy. Nie będę się wychylał i nic nie powiem, choć wiem, jak naprawdę było. A ten stan szkodzi opinii bliźniego, a ja milczę. Szatan jest źródłem kłamstwa. Dlaczego ludzie kłamią? Ludzie kłamią dlatego, że wielokrotnie z kłamstwa czynią sobie parawan przed odpowiedzialnością. Jak na kłamstwo patrzy Bóg i jak kłamstwo nazywa Pismo Święte? 3 Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 11 werset. 3 Księga Mojżeszowa, 19:11. Nie będziecie kradli, nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego. Zapierali. Nie, to nie ja. To na pewno nie. Nie będziecie kradli, nie będziecie się zapierali, nie będziecie okłamywali jego jeden drugiego. Kradzież, zaparcie, kłamstwo. To ciągle to samo przykazanie. Nie mów fałszywego świadectwa. Nie zapieraj się, nie kłam. Księga Przypowieści Salomona, 12 rozdział. Księga Przypowieści Salomona, 12 rozdział, werset 22. Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się. Bóg kłamstwo, fałszywe świadectwo należy do kłamstwa, jest ohydą dla Pana. Przypowieść Salomona, ta sama księga, 6 rozdział, werset 17-19. Budne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braci. Wszystko to jest zestawione w jeden jakiś pakiet, który obraża Boga. Jeszcze ta sama księga, Przypowieść Salomona, 19 rozdział, werset 5. Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, nie pójdzie cał. Przejdźmy jeszcze do dwóch ostatnich wersetów z tego
z tych wersetów, które tutaj cytuję, objawienie Jana 21:8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest druga śmierć. I werset 27. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Kłamstwo wiąże się z nieszczerością. Kłamstwo staje się sposobem życia. Kto nie kłamie, nie jest przystosowany do obecnych warunków życia i nie poradzi sobie. Tak mówią w świecie. Tak mówi po prostu świat. Rodzaje kłamstwa. Kłamstwo na tak zwane wesołe. Na tak zwane wesoło. Podobno nikomu nie szkodzi. Ale na pewno uczy niewinnie kłamać. Kłamstwo tak zwane konwenansowe w pewnych relacjach, konwenansach międzyludzkich. Niby też nie szkodzi, a jednak jest przysługą nieprawdziwego obrazu sytuacji. Na przykład, och, jak się stęskniłem za tobą. Prawda? Och, jak świetnie wyglądasz. To nie znaczy, że trzeba powiedzieć, och, jak paskudnie wyglądasz. Ale takie kłamstwo konwenansowe. Kłamstwo dobrych manier. O, jak się cieszę, że cię widzę. To są czasami, ja nie mówię, że tak jest zawsze i że w każdej takiej wypowiedzi jest ta nieszczerość. Nie, ale to się pojawia w życiu. Ale są i kłamstwa złośliwe, obrażające Boga i bliźniego, szkodzące człowiekowi. A co mówi Mateusz 5, rozdział 37, werset? Piąty rozdział, 37 werset. W sumie nie trzeba otwierać, ale proszę. A mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie. Kłamstwo jest celowym pogwałceniem prawdy, a to jest grzechem. Chrześcijanin albo mówi prawdę, albo milczy. Tylko prawda przynosi dobro i pożytek. Kłamstwo nigdy nie przynosi nic dobrego. Mówienie czegoś wbrew przekonaniu wewnętrznemu, aby zaspokoić własny lub cudzy interes, jest niszczeniem prawdy i obłudą postępowania. Obłuda. Co to jest? To jest jedna z form lub odmian kłamstwa. Obłuda. Jest kłamstwem. W Nowym Testamencie obłuda łączona jest z faryzeizmem, postawą faryzeuszy, którzy na zewnątrz wyglądali jako ludzie bardzo gorliwi, oddani Bożej sprawie, a tak naprawdę byli pełni pychy, obłudy i zakłamania. Ten obraz faryzeizmu oszukującego samych siebie najbardziej szkodzi. Otwórzmy Ewangelię Łukasza 16:15. Ewangelia Łukasza 16:15. I powiedział im Jezus, wy jesteście tymi, którzy chcą chodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Obłuda. Kto doprowadza do sytuacji, w której nie potrafi odróżnić, co jest moralnością, a co nie, staje na drodze niebezpiecznej. Kto nie potrafi odróżnić szczerości od obłudy, staje na drodze niebezpiecznej. Oszukiwanie samego siebie jest drogą zguby. Laodycea, gdzie to jest opisane w objawieniu Jana 3:17,
Laodycea oszukuje samą siebie i przyjmuje ogólną postawę. Niejednokrotnie na zewnątrz wydaje się, że służy Bogu, a tak naprawdę specjalnie tym nie jest zainteresowany. Dlatego jest to bardzo niebezpieczny stan, obłuda. Musimy to jednak my sami wybrać, czy kłamstwo, czy prawdę. Nikt za nas nie zdecyduje, czy chcemy zawsze mówić prawdę, czy chcemy lawirować. Najgorszą odmianą fałszywego świadectwa jest obmowa. To jest coś, co bardzo dobrze funkcjonuje. Będącą kłamstwem fałszywego świadectwa, puszczaną rozmyślnie w obieg jakąś informacją, która ma formę oskarżania. Obmowa. Ta forma jest zdecydowanie przyrównana do morderstwa popełnionego językiem. O tym właśnie mówi list Jakuba. Trzeci rozdział. W liście Jakuba, trzeci rozdział, czytamy takie słowa. Trzeci rozdział, 5-6. Tu jest ten koń puszczony na wolność i niszczy, i powoduje niszczenie. Jakub 3:5-6. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Skąd taki sposób życia się bierze? W naszej naturze jest to, że bardzo chętnie chcemy funkcjonować w tym przykładzie obmowy. Często może i to bierze się, a to jest oskarżaniem ludzi. Skąd się to bierze? Często są to zaniedbania rodzicielskie w wychowaniu dzieci. Czasami wypływa to ze środowiska, w którym dorastamy. Ale w objawieniu Jana 12:10 czytamy takie słowa. Wtedy usłyszałem donosły głos z nieba mówiący: teraz nastało zbawienie, moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Obmowa to oskarżanie, a ma źródło w szatanie. Niby nic wielkiego. Coś tam się powiedziało i ten koń biegnie. Szatan ma naturę oskarżyciela. Jego słowo diabolo to znaczy oskarżać, podtwarzać, oczerniać, poróżniać. Obmowa to obłudny sposób maskowania własnych błędów i grzechów, wypowiadając i wprowadzając chaos i zamieszanie. Ta praktyka obmowy jest świadectwem naszej czy ludzkiej choroby duszy. Jest tyle złych rzeczy, które bardzo chętnie dostrzegamy i dalej przekazujemy. Wielu chrześcijan zaniedbuje ogródek swojego serca, gdzie z pewnością mogą i wyrastają chwasty, których nie dostrzegamy. Wczorajsza prawdomówność nigdy nie wynagrodzi dzisiejszego kłamstwa. Jedną z form obmowy jest plotka. Plotkarz to odmiana obmowy i też jest fałszywym świadectwem i pod to przykazanie jest, podchodzi. Ale plotka mogłaby bardzo szybko umrzeć śmiercią naturalną pod warunkiem, że nie znajdzie słuchacza, że nie znajdzie odbiorcy. Bardzo szybko plotka by umarła, bo plotka żyje dzięki słuchaczom i osobom, które są zainteresowane. Plotki są gorsze od złodzieja, bo kradną godność drugiej osoby, honor, reputację, jej wiarygodność, których nie da się odzyskać.
skradzione rzeczy. Ktoś, kto odbiera skradzione rzeczy, nazywa się w naszym języku pasem. On odbiera skradzione rzeczy i przekazuje je dalej. I tak funkcjonuje plotkarz. Zalicza się to na równi ze złodziejstwem, z kradzieżą. Więc tak słuchający plotek i odmowisk człowiek jest jak pasel, który przekazuje dalej coś, co się skradło, a co jeszcze jest nieprawdą czasem. Wiecie, jest taki przykład kulinarny. Jest język wołowy, jest język wieprzowy i jest język plotkarski. I tak jest. Z tym, że te pierwsze dwa wołowy, wieprzowy, to w naszych czasach dawniejszych były reglamentowane i różnie z tym było. A ten plotkarski nigdy nie jest reglamentowany. W każdym czasie jest, funkcjonuje i jest go pod dostatkiem i nie jest na kartki. Jest go pod dostatkiem. Nie dotyczy to właśnie, kartki nie dotyczyły nigdy tego specjału i nigdy po niego nie trzeba było stać w kolejce. W psalmie 34, 14 wersecie czytamy: strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów pobudnych. Dlaczego w ogóle o tym dzisiaj mówię? Wiecie, jakoś tak też czasami poruszam się po internecie, po różnych postach. Kiedy to są posty świeckie, uwielbiam. Ale kiedy to są posty albo adwentystów, albo byłych adwentystów, albo z tego kręgu chrześcijańskiego, gdzie wszyscy głośno śpiewają Alleluja w swoich kościołach, a potem piszą rzeczy, o których nie wiedzą, czy są prawdą, czy nie. Czy na pewno tak to jest? A wiele w tym dezinformacji. A sytuacja covidowa, jaka jest, właśnie jeszcze temu sprzyja. Tym bardziej ludzie się angażują w internet i w tym, co tam jest napisane. Czy wolą Bożą było, aby człowiek poznał zło i grzech? Nie. A zatem omijajmy szerokim łukiem bagno obmowisk plotkarstwa. Dziewiąte przykazanie ostrzega nas, abyśmy nie utopili w tym niszczycielskim grzechu. Chrześcijaństwo nie cieszy się odkrywaniem błędów u innych i podawaniem ich dalej. Chrześcijanin odkrywa Jezusa i Jego zalety. W podsumowaniu. Każda rozmyślna przesada każda rozmyślna przesada, jakieś napomknięcie, jakieś sugestia, o której nie wiem, a jest złym, a nie wiemy, czy tak to rzeczywiście wyglądało, czasami niszczy honor drugiego człowieka. Każde mimowolne wprowadzenie w błąd, umyślne ukrywanie prawdy, co w sumie może szkodzić bliźniemu i jego opinii, jest pogwałceniem tego przykazania. Fałsz, plotkę czy nieprawdę możemy wyrazić również gestami i mimiką. A kredo chrześcijanina jest opisane w pierwszym liście Piotra, które pragnę odczytać, w 3 rozdziale 10-18. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Kredo chrześcijanina. Pilnuj języka. Pilnuj tego, co mówisz, bo nie wiesz czasami, jaką szkodę to potem przyniesie i jak inni ludzie wezmą te przysłowiowe strzelby i zacznie jeden do drugiego strzelać.
odpowiadamy za czyny i odpowiadamy za słowa. Respektowanie tego przykazania jest miłością. Nie mów fałszywego świadectwa. Mów prawdę. Ale na koniec jedna dziwna sytuacja. Otwórzcie pierwszą księgę Samuela. Pierwsza księga Samuelowa, proszę otwórzcie 16 rozdział. Mów prawdę. To jest kredo dzisiejszego przesłania. Pierwsza Samuelowa 16:1-3. Co tam czytamy? 16:1-3. I rzekł Pan do Samuela: dopókiż będziesz wolał nad Saulem, ja też nim zgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem. Napełnij swój róg olejem, idź i posyłam cię do Isajego w Betlejemie, albowiem upatrzyłem sobie na króla między jego synami. Samuel zaś rzekł: jakże mogę pójść? Gdy usłyszę o tym, Saul zabije mnie. A Pan odrzekł: weź ze sobą jałówkę i mów, że przybyłeś złożyć ofiarę Panu. Zaproś też Isajego na ucztę ofiarną, a ja ci potem powiem, co masz dalej czynić. Namaścisz mi zaś tego, którego wskażę. Bóg mówi: idź, namaść. Ja skracam to. Zabiję mnie sam. A Bóg mówi: no to powiedz, idę na ucztę ofiarną. Mów prawdę. Nie mów fałszywego świadectwa. Co z tym? Skracam tu z uwagi na czas. Czyżby Bóg powiedział Samuelowi, aby kłamał? W ten sposób ochraniając jego życie. Jakie wnioski można wyciągnąć z tej historii? Kłamstwo w pewnych okolicznościach jest dozwolone. Stan wyższej konieczności, ratowanie życia jest wyższe od mówienia prawdy i tak dalej, i tak dalej. Jakie wnioski z tego wyciągamy? Otóż zakaz kłamania jest absolutnym standardem chrześcijanina i to nie podlega dyskusji. Rada Boga udzielona jego przerażonemu słudze, czyli Samuelowi: mów, że przybyłeś złożyć ofiarę Panu, należy do zupełnie innej kategorii moralnej niż kłamstwo. Zaraz to wyjaśnię, na czym to polega inność. Nie było to nieprawdą, bo namaszczanie odbywało się w ramach uczty ofiarnej. Po jej zakończeniu nie było to nieprawdą. Mów, że przybyłeś na ucztę ofiarną. To było prawdą, bo zabrać miał ze sobą baranka, jałówkę bodajże tam pisało. To było prawdą. Nie było to nieprawdą, jako że Samuel rzeczywiście zamierzał odprawić święto ofiarne, zapraszając na nie również rodzinę Isajego, a następnie namaszczając tego, którego Bóg powołał. I teraz Saul został odrzucony. O tym pierwszy werset mówi. Przez Boga. Nie był dopuszczony do wiedzy faktów związanych z wyborem nowego króla. Samuel nie miał obowiązku i zachować miał dyskrecję co do jednego z tych dwóch celów. I teraz podsumowanie. Mówienie wrogo, a Saul już w tym wypadku był wrogiem, mówienie wrogo o wszystkich aspektach działania sług Bożych przynosi szkody. Nie należy. I tu nie należało mówić wszystkiego. Mówienie wrogo o wszystkich aspektach działania przyniesie szkody. Bóg tego nie oczekuje. Rozsądek jest konieczny, jeżeli to ma takie skutki, że zagrożone jest życie, zdrowie,
drugiej osoby. Słowa mogą przynosić błogosławieństwo, a czasami milczenie jest tego wyrazem. Lub też nie należy wyjawiać wszystkich szczegółów, gdy wrogowie prawdy wykorzystać je chcą przeciwko sługom Bożym albo przeciwko nam. I tu jest wymagany rozsądek. A ten rozsądek daje tylko Duch Święty i kolana. Bo my czasami możemy to pomieszać, pomylić i wtedy więcej szkody niż pożytku. Dlatego też z tej krótkiej historii, którą na koniec przeczytałem, pokazuje drugą stronę medalu. Nie kłam. To pierwsza strona medalu, a druga strona medalu. Rozsądek musi tym wszystkim towarzyszyć. Bo jak powiedziałem na początku z tej historii, raz puszczone słowo poleci. Musimy zastanowić się, czy mówić i kiedy mówić i co mówić, aby ludzie nie chwytali za owe przysłowiowe strzelby i nie wymierzali jeden z drugiego. Ale z drugiej strony na takie okazje czekają wrogowie prawdy. I kiedy wiedza, jaką mamy, abyśmy ją wyjawili przed nimi, doprowadziłaby do tragedii i nieszczęścia, to lepiej nam ograniczyć informacje, jakie do nich by miały w tej sprawie docierać, tak jak Samuel miał ograniczyć zdecydowanie informacje, po co idzie, z jakich powodów i co się tam stanie. I to jest rozsądek. Dlatego elementy miłości są wszczepione w to przykazanie nie mów fałszywego świadectwa i dostosowane są do warunków okoliczności każdej epoki, w jakiej żyje człowiek. Respektowanie tego przykazania jest po prostu miłością. Amen.